masz na imię? Zosia. Zosiu, chodź, wybierz sobie serduszko, wujek Szymek ci zdejmie. Które? Które serduszko? Wybierz sobie. To. Dobrze. Pani Patrycja? Zepsuć. O. Ten długi paznokcie robią swoje. O, księżniczko, jeszcze pan ci zrobi zdjęcie. Możesz się odwrócić, Zosiu. Brawa dla Zosi! Dobrze? Tak, chłopaki? Chłopaki po treningu specjalnie usłyszeli, co tu się dzieje. Słucham. Jak masz na imię? Adam. Adam i? Marcel. Marcel, brawo! Wybierajcie serduszka. Za cztery możesz każdą, jaki chcesz. Bo za dwa. Też możesz wybrać, jaki chcesz, żartuję. Drogie panie, jeszcze mamy? Bo ja nie wiem, czy zapowiadać jeszcze, że są. Jeszcze są, parę jest. Proszę państwa, to już po kolejnym utworze można nabyć. Teraz już nie przeszkadzamy naszym artystom, bo jak wspomniałem, już za chwileczkę, za momencik, oczywiście gwiazda, grupa czwarta, jazz. Wielkie brawa! Thank you.
Szanowni Państwo, nie wiem, czy mi w to uwierzycie, ale możecie się dowiedzieć. Ja zawsze mówię, wierzę w przeznaczenie, wierzę w jakieś takie sygnały. Proszę mi wierzyć, policzyłem przed chwileczką, proszę sprawdzić, chyba że się pomyliłem. Zostało 30 serc. A wiecie, ile zostało biletów? Dokładnie 30. Nie róbcie, proszę Państwa, tego, nie wszystkie serca znajdą swojego właściciela. Każde serce po jeden bilet, teraz nowy bilet. Taka jest, proszę Państwa, nasza promocja, promocja serca. Do ostatniego występu nie powinno być żadnego. Dzieciaczki, szybciutko, szybciutko, do rodziców, po skarbonki. Zapraszamy do Centrum Dowodzenia. 30 serc i 30 biletów. Kto pierwszy, ten lepszy. My sobie poczekamy, a ja, proszę Państwa, tak jak obiecałem, mam wielką przyjemność zapowiedzieć nie dość się młodego artystę, tą konferansjera, który już niedługo zamiast Wałtrączyka i innych Iwisza poprowadzi Opole. Marcel jest z nami. Wielkie, wielkie brawa. Chodź, 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 chodź. Może z tym Iwiszem to trochę przegiąłem, bo Iwisz jeszcze dobry parę lat imprezy będzie prowadził. Wiecznie młody. Marcel, powiedz mi tak, czekamy, ty masz teraz tą wielką przyjemność zapowiedzieć właściwie ostatnie arcydzieło, oprócz pewnej niespodzianki jeszcze, ale to za chwileczkę, ale najpierw musisz obsłużyć i się tak spytaj się moim na imię, poczuj się konferencję, szybciutko. Włącz mikrofon może na imię. Możemy pomóc? O, proszę! Wielkie brawa, pan Andrzej Pichet, radny sejmiku województwa wielkopolskiego. Też wykorzysta swój wzrost, ten najwyższy będzie brał. Słucham cię, księżniczko, jeszcze, no piękniaki, Ninka, które serduszko? Proszę Państwa, pomóżmy, to jest taka spontaniczna akcja, spokojnie, pomagamy, chodźcie pomóc. Ninka, które serduszko? Które? Wybierz. Dziewczyny, ale tutaj jak ma na imię, Marcel, ty musisz latać, pytaj się. Jak masz na imię? Tolinka, tak? Jak masz na imię? To już pani pomaga fantastycznie. I proszę Państwa, patrzcie, to jest coś wyjątkowego, naprawdę, uwierzcie mi, było 30 biletów i 30 serc. Zaraz zobaczymy, podejrzewam, że tylko tam jest konferencja, przepraszam. Marcel, dzień powinności. Jak na imię? Oprócz imienia możesz jeszcze o coś zapytać, jak się czujesz, fajnie, że jesteś, dlaczego tutaj dzisiaj jesteś z nami. Coś takiego. Pójdę, kombinuj. Brawo dla Marcela, proszę Państwa. Proszę Państwa, tak zaczynał młody sznur. Naprawdę. Fantastycznie. Ile mamy jeszcze? Ile? Tylko 10. To teraz dorosły. Kochani, dzieci spełniły już taki, chciałem powiedzieć, obywatelski obowiązek. Nie, serca obowiązek, bym powiedział. A jeżeli Państwo macie... O! Ruszyła maszyna, proszę. I tam pani. Czy ktoś jeszcze? Jeszcze tylko jest 10. Proszę Państwa, wiecie co to będzie za moment, jak ja Wam ogłoszę po tym wyjątkowym, finałowym tańcu, że nie ma już biletów. Zapraszam po serce. Jak masz na imię? Halo, droga Pani. Po serduszko. Zapraszam, niech Pani sobie wybierze, a co? Jakie Pani chce, kończą się. Tak, bez paznokci dało się? Bo ja mam nosze poobgryzane z tych nerwów, no nie wiem. Ale to jest... Brak umiejętności, nie? No niestety. Nadrabiam słowem, bo tak, kurczę, ale... No faktycznie nie mam, naprawdę. Uwaga. Nie ma? Proszę Państwa! Mam wielką przyjemność ogłosić, że nie mam biletu! I tutaj moja dygresja. Pierwszy raz spotykam się z publicznością. Kiedyś powiedziałem na koncercie, no nieważne, pewnej gwiazdy, że proszę Państwa, niestety ci, którzy czekają w kolejce, mam smutną wiadomość, nie ma biletu. I takie było, nie? A tu
proszę zobaczyć, brak biletów może ucieszyć i to całą publiczność. Wielkie brawa! Marcel! Już bez biletów, proszę. Bez biletów będziemy, no jeszcze parę serc zostało, ale widzę, że niektórzy nie zabrali oczywiście. Ty masz jeszcze, tak? No chodź. Dobrze, nie ma problemu. Śmigajcie dziewczyny. Mogę jeszcze Państwa prosić o pomoc? A może ktoś z publiczności? Ten pan w marynarce. Chodź. Chodź. Pomożesz. Ten pan w kratę, no dalej, chodź. No i ta blondyneczka, no jak może być inaczej. Ciało pedagogiczne pomoże. Szybciutko. Fantastycznie, no i fantastycznie. Pan wicestarosta też te najwyższe prosimy. Kratkę na jabłonie. O. Państwa, tak jak wspomniałem, czy ktoś z Państwa chciałby taką kotarę? Pani dyrektor się nie obraża. Do oddania. Na przykład na wesele, 40-lecie ślubu, coś takiego, no, co Państwo chcecie. Albo ten napis dzieci też by się ładnie komponował w pokoju dziecięcym. Nie, proszę Państwa, oczywiście to już takie żarty dla rozładowania atmosfery, gorącej atmosfery. Nasz konferencjer Marcel, gdzie on jest? Marcel, pytaj się, gadaj, gadaj, gadaj. Zadawaj pytania. Jak masz na imię? Ale przynajmniej jak jest piękny i dęk. Tańczyłaś w związku, jak występowałaś? Dobrze, a powiedz mi, pozdrów mamę. Pozdrów mamę, jak mama ma na imię. Był dzień mamy. Mama Dorota, wszystkiego najlepszego z okazji byłego już święta, ale można tydzień do przodu, tydzień do tyłu z okazji Dnia Matki. Wszystkim mamo, wszystkiego najlepszego. Dobra, uwaga, zapowiadamy zaraz. Wszystkie poszły? Fantastycznie. Proszę, pan wicestarosta, pan Roman Pacholczyk zdejmuje ostatnie serduszko, wielkie brawa! Wszystkich z Państwa, przepraszam, faktycznie biletów nie ma, ale czy serduszka zostały? Wystarczy coś tam wrzucić. Proszę Państwa, serduszka będą zamiast biletów tam przy tym centrum dowodzenia. I nie trzeba okazać biletu, tylko coś wrzucić. Od 20 w górę, tam jak uważacie, nie? Pani Patrycja mogła tam położyć, fantastycznie, dziękujemy. I proszę Państwa, jeden z najlepiej zapowiadających się konferansjerów zapowie taniec finałowy. Marcelu, cały ostrów słuchacie, proszę bardzo. Dobrze, teraz zatańczy grupa pierwsza i druga, taniec amerykański. Wielkie brawa! Thank you.
pamiętacie, bo mi wyleciało z głowy. Koło Fortuny zawsze mówił oczywiście prowadzący: Aniu, pocałuj pana, nie, jak miała ta pani na imię? Jak? Magda! Magda, pocałuj pana! Proszę państwa, a teraz będzie Patrycja, pocałuj pana. Mamy, chodź. Nie patrz już tak zazdrosny, no spokojnie. Też mam żonę Patrycję. Uwaga! Proszę państwa, mówi się, że idziemy do cyfryzacji i my też stanęliśmy na wysokości zadania. Właściwie pani Patrycja. Jest system, w duszy dokładnie Enter odpala i pokazuje się numerek. Jeżeli ktoś ma ten numerek, pokazuje go, schodzi, wygrywa. Jeżeli przez, powiedzmy, minutę taka osoba się nie pojawi, nie dzwońcie, trudno, jego strata. I pamiętajcie, że zawsze w tym manualnym losowaniu czynnik ludzki czasami odgrywał rolę. Tutaj komputer się nie pomylił. Uwaga, prosimy, pani Patrycjo, fanfary publiczności. To nie są fanfary. I naprawdę, no to czekajcie. Trzy, dwa, jeden. Dobrze. I uwaga, Patrycja wylosowała numer. Zaczynamy. Trzycyfrowy. 2, 8, 5. 285. Mamy? Uwaga, sprawdzamy. No dla państwa lepiej, jakby go nie było, nie? No, no wiadomo. Czekamy 30 sekund. 285. Wystarczy podnieść rękę do góry. Czekamy jeszcze 10 sekund. 285. Proszę krzyknąć w razie czego. Nie ma. Lecimy dalej. 9, 5, 4. 954. Jest gdzie? 954? Pod stołem! Brawo! Proszę państwa, proszę, za drugim losowaniem. Córka zadowolona, mama zadowolona. Który obraz ma zabrać? Niech wybierze sama. Będzie w pokoju. Tylko trzeba zdecydować kogo. Przypomnijmy, że sponsorem tej nagrody jest oczywiście Galeria 33, ale proszę państwa, i tutaj na ręce pana wicestarosty również podziękowania, bo to właśnie współfinansowana, ten nasz wyjątkowy koncert został przez starostwo. Wielkie, wielkie brawa! Jak masz na imię? Ula. Ula. Ula, tutaj wybierzesz sobie obraz. Do ciebie należy decyzja. Wybierzesz sobie dwóch mężczyzn, którzy ci go wniosą do góry. Wybieraj. Ten czy ten? Tą kobitkę wybierasz, dobra. Proszę państwa, wielkie brawa dla Uli! Ula mówi, że sama da radę. Ula, tutaj pani ci zdjęcie chce zrobić. Tutaj poczekaj. Fantastycznie, proszę państwa, a my, żeby nie przedłużać, losujemy już kolejnego szczęśliwca lub szczęśliwca. Uwaga, numer 66. 66. 66. Czekamy, bo wiem, że niektórzy z państwa macie cały bukiet tych biletów. No. 66. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ma ktoś 66 jeszcze patrzy do góry? Nie. Uwaga, kolejne losowanie. 623. 623. Jest! A koło siebie usiadły, ale szczęśliwie, no. Brawo, brawo! Proszę państwa, kolejna pani będzie miała do wyboru ten obraz albo ten obraz. Ciekawe, który wybierz. Zapraszamy. I proszę państwa, już za chwileczkę, za momencik nie wychodzimy. Szanowni państwo, my mamy dla was jeszcze pewną niespodziankę. Chcielibyśmy, żebyście zostali z nami do końca. Zapraszam panią, proszę tutaj, tak, brawa dla niej. Kto wybiera obraz? Córka czy pani? Który bierzesz? No weź ten. Wielkie brawa. Galeria 33. Wszystkim
pewnie Państwu bardzo dobrze znany artysta, pan Krzysztof Ryfa, który zresztą swoje prace nadmienie galerie, między innymi w Paryżu. Ustawcie się jeszcze tutaj, pani wykona zdjęcie. Proszę Państwa, ja za chwileczkę oddam głos pani Patrycji, już za chwileczkę też będzie pewna niespodzianka, ale może ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos. Zapraszamy pana radnego sejmiku wojewódzkiego, przepraszam, wielkopolskiego. Dziękuję panie starosto, pani dyrektor, pani prezes. Dziękuję za zaproszenie. Mocno mnie się serducho bije do teraz i jestem dumny, że przedstawiciel samorządu województwa wielkopolskiego może przekazywać środki na tak fantastyczną grupę jak Stowarzyszenie Baletowe Gwiazda. Brawo! Dzieci, dzieciom! Więcej nie trzeba mówić. To się ma to coś. Bądźmy po prostu wszyscy mili dla nas wszystkich. Wszystkiego dobrego i tak do przodu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, nie będę wymieniał tutaj pod względem stanowisk i powiem pełnionych funkcji, ale powiem, że bardzo ładna impreza. Przede wszystkim muszę pogratulować wykonawcom, artystom, tym, którzy tutaj dzisiaj brali udział, ale oczywiście wszystkim tym, którzy przyłączyli się do tej dzisiejszej, powiem, imprezy. Ja powiem tak, takie skromne może nie chwalenie się, ale szanowni Państwo, znam po prostu, bo to jest w rodzinie, Wiesława Dudka, wiem ile to było z jego strony, powiem, wyzrzeczeń, żeby dojść do takiego poziomu baletmistrza, no nie tylko naszego polskiego, ale też, szanowni Państwo, no europejskiego. Dlatego też pamiętam go, jak te dzieci tutaj dzisiaj występują. On kiedyś też był taki mały. Wiem, jakie wyrzeczenia, wiem, ile ciocia musiała poświęcić siły, środków, żeby też mógł występować. Dlatego wszystkim jeszcze raz gratuluję i podziwiam. Dziękuję bardzo. W imieniu swoim oczywiście całego powiatu zorskiego. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś jeszcze z gości chciałby zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, teraz pewna niespodzianka. Czas na finał! Możemy pomagać brawami, proszę Państwa, bo to piosenka oddaje wszystko. Nasi bohaterowie, nasi artyści. Oczywiście stajemy pomagamy brawami, proszę Państwa. I zapraszamy również naszych bohaterów Kacpra i Kubę, którzy są w
oczywiście z nami i oczywiście, proszę Państwa, no mogę tak powiedzieć, no nie może zakończyć imprezy nikt jak organizatorka, mówiąc bardzo pozytywnie tego sercowego bałaganu. I pani Patrycja Snedera, wielkie, wielkie brawa! Dobrze, ja tutaj na koniec oczywiście chciałam podziękować wszystkim wolontariuszom, wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji koncertu, a szczególnie dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 6. Pani Agnieszce Zadce. Za przygotowanie części wokalnej, naszemu wspaniałemu Szymonowi Matyśkiewiczowi za prowadzenie koncertu i rozprzedanie wszystkich cegiełek. Patronom honorowym pani prezydent Beacie Klimek, panu staroście Pawłowi Rejskiemu, także patronom medialnym TVP3 Poznań, Telewizji Proart, redakcji Radio SK, Tubie Ostrowa, Tygodnik Nasz Rynek. Oczywiście te wspaniałe kwiaty, które też dziewczyny mają, to zawdzięczamy Państwu Nowackim.